Po dłuższej przerwie jesteśmy z powrotem na korcie numer 2, korcie telewizyjnym klubu tenisowego Arka Gdynia. Na korcie pojawiły się już panie Barbara Płazińska i Magdalena Żurek, a więc wracamy do rywalizacji w Polskiej Lidze Tenisa Kobiet. Panie grywające w grupie B. Byliśmy w rywalizacji w grupie A, teraz przenosimy się nieco niżej w grupach do grupy B. Barbara Płazińska na drugim miejscu w Polskiej Lidze Tenisa, pani pochodząca z Kołobrzegu, mieszkająca w tym mieście, 162 cm wzrostu, reprezentująca klub Tennis Park Kołobrzeg, gręca prawą ręką oburęcznym backhandem. No, jej ulubioną nawierzchnią jest nawierzchnia ziemna, a więc powinna tutaj czuć się pani z Kołobrzega doskonale na korcie Arki Gdynia. Rozpoczynamy od serwisu Magdaleny Żurek, wracając do Barbary Płazińskiej, to zwycięzczyni Grand Prix Kołobrzegu w roku oczywiście 2021, w tym pierwszym turnieju Polskiej Ligi Tenisa Kobiet. Tam w finale pokonała Baczyńską 4-1, 4-0. Ogólnie przez turniej przeszła jak burza w czterech meczach, które rozgrywała na własnych kortach, bo oczywiście w Kołobrzegu straciła zaledwie 3 gemy. Zaczęliśmy od serwisu Magdaleny Żurek. Pierwszy punkt także trafił na jej konto. Teraz forehand jednak wyrzuciła Żurek poza plac gry. Ona z kolei notowana na 21. miejscu w Polskiej Lidze Tenisa Kobiet. Czwarta w swoim województwie, a to województwo to dolnośląskie. Miejsce zamieszkania, stolica tego województwa, Wrocław. 35 lat mająca Magdalena Żurek, 165 cm wzrostu także. Grająca oburęcznym backhandem, prawą ręką i ulubioną nawierzchnią jest nawierzchnia ziemna. Magdalena Żurek wystąpiła w jednym turnieju Polskiej Ligi Tenisa, ale nie w tym typowo przeznaczonym dla kobiet, tylko grała w jednym turnieju z mężczyznami. Tam niestety nie udało się wygrać spotkania, ale stoczyła dwa równe boje w grupach. Pierwszy przegrała po mistrzowskim tiebreaku, a więc zdobyła jeden punkt. W drugim nie udało się wygrać seta, ale doprowadziła w jednym z nich do tiebreaka, którego ostatecznie przegrała. Piłka minimalnie poza placem gry. Próbowała do backhandu przeciwniczki zagrać Magdalena Żurek. Piłka jednak poza placem gry. Dwa mecze w tej sesji, tak nie można powiedzieć, porannej dla pań. Godzina 9 i 10 początki tych spotkań. Później godzinna przerwa, no i o 12 panie zakończą rywalizację, jeżeli chodzi o fazę grupową. Oczywiście dzisiaj także kolejne mecze zaplanowane w kategorii kobiet. Trafiła w sam narożnik boiska kort oczywiście Magdalena Żurek. 40 do 30. A wracając jeszcze do tej rywalizacji dzisiejszej, jeszcze jeden mecz planowany jest pod egidami kamer telewizyjnych o godzinie 15 wstępnie. Mecz jedno ze spotkań ćwierćfinałowych kobiet. Przyjdzie nam się jeszcze takim meczem emocjonować. A teraz przesadziła z siłą tego uderzenia Magdalena Żurek. No i straciła swoje podanie na początku tego spotkania, więc Barbara Płazińska, wydająca się tutaj delikatną faworytką tego meczu, objęła prowadzenie 1-0 po przełamaniu. Uzupełniają panie płyny w organizmie, muszą to robić dosyć często i systematycznie, no bo mówiliśmy wcześniej w tym naszym takim krótkim wejściu między spotkaniami, bardzo ciepło robi się już oczywiście w Gdyni, tak jak było to w dniu wczorajszym. Mam wrażenie, że jeszcze mniejszy wiatr niż wczoraj. Wczoraj troszkę tutaj nam powiewało, bo może w ciągu dnia zerwie się delikatniejszy wiaterek, no i wtedy będzie takie ochłodzenie dla zawodników i także osób, które tutaj na korcie przebywają. 1-0, Płazińska podaje w pierwszym secie meczu grupy B.
Doskonałe teraz wejście na piłkę krótsza. Piłka odegrana przez przeciwniczkę natychmiast dostrzegła tą sytuację, że można wejść w kort, można piłkę zaatakować i skończyć wymianę zdobytym punktem. Minimalnie znowu piłka wyrzucona przez Barbarę Płazińską. Blisko było, by ta piłka trafiła w kort, ale jednak to uderzenie hendowe zawiodło. Kłopoty z wyrzutem przy serwisie. Teraz ten serwis taki dosyć długi, a więc utrudniający odegranie przeciwniczce. No i to zrobiła to w dobry sposób Łazińska. Pierwszy punkt w tym gemie zdobyty przez zawodniczkę z Kołobrzegu. Dobra, teraz dłuższa wymiana, najbardziej efektowna w całym spotkaniu, zmusiła do biegania po linii końcowej Płazińską Żurek. Teraz ta sytuacja na naszych ekranach przyspieszyła grę Żurek, no i to właśnie jedno z kluczowych zagrań. Wtedy już piłka forehandem skończona, dużo wolnej przestrzeni po backhandowej stronie przeciwniczki, no i punkt zdobyty przez Żurek, szansa na doprowadzenie do remisu w pierwszym secie. Ten lob wyląduje niestety dla Płazińskiej, wylądował na aucie, no i mamy przełamanie powrotne 1-1, a więc solidarnie panie straciły swoje podanie na początku tego spotkania. Minimalnie poza karem serwisowym, ale nie ma zastrzeżeń co do tej decyzji swojej przeciwniczki Magdalena Żurek. Doskonale przy siatce zachowała się Żurek. Trafiona w ostatnie centymetry kortu, w zasadzie ostatnie centymetry, jeżeli chodzi o szerokość, bo na długość było dosyć jeszcze daleko do linii końcowej, ale dobre dojście do siatki i skończenie takim volejem dosyć długim, granym pod końcową linię. Teraz doskonały drop przed wykonaniu. Żurek zobaczyła, że przeciwniczka poza placem gry nie będzie miała możliwości dojścia do dobrze zagranego drop shota. No i uczyniła to perfekcyjnie. Dobrze przygotowała sobie rywalkę, ustawiła na backhandzie. No i cała w zasadzie forehandowa strona kortu po stronie Płazińskiej odkryta.
Dobre, teraz długie zagranie Barbary Płazińskiej pod końcową linię. Oczywiście Magdalena Żurek pod końcową linię. 40-0. Trafiła kapitalnie tym krosem. Zagrany Magdalena Żurek. No i ta czysto w czterech punktach wygrywa swoje podanie i prowadzi 2-1 w pierwszym secie. Raz jeszcze to ta ostatnia akcja na naszych ekranach. Rywalizacja w grupie B toczona będzie nieco okrojona, bowiem Katarzyna Szczech na ten turniej nie dojechała. No i mecze z udziałem tej zawodniczki zweryfikowane jako walkowery na korzyść rywalek, a więc nie 6 spotkań będziemy mieli w grupie B, a 3 mecze, a więc dla Barbary Płazińskiej to już mecz, który kończy fazę grupową. Natomiast jeszcze Magdalena Żurek będzie się pojedynkowała z Martą Wiśniewską o godzinie 12 wstępnie. Ten mecz jest planowany, a więc niedużo czasu po zakończeniu meczu z Płazińską będzie miała na odpoczynek Magdalena Żurek. Dwie z trzech tych zawodniczek awansują dalej, a więc tutaj w zasadzie zwycięzczyni tego meczu może być pewna awansu do 1/4 finału. Minimalnie wyrzuciła piłkę za prac gry Żurek. Teraz źle ustawiła się do tego zagrania Płazińska. Piłka nieco ją zaskoczyła. Skozłowała tuż przed nią końcową. No i to było za trudne do zagrania dla Barbary Płazińskiej. Teraz prosty błąd. Mnożą się te błędy Płazińskie, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jest nieco starsza od przeciwniczki, a także gra swój drugi mecz z rzędu, a więc tutaj to przygotowanie fizyczne będzie miało duże znaczenie, zwłaszcza gdy ten mecz będzie nam się nieco przedłużał. Taki gem niewymuszonych błędów, to z jednej, to z drugiej strony.
Brawo teraz dla Płazińskiej. Piłka trafiła w linię. Piłka decydująca o losach tego gema. Mała rozmowa między paniami odnośnie wyniku, ale chyba wszystko jest ustalone, jest równowaga, jest po 40, jest złota piłka w tym gemie. Czasami może to liczenie także przy odpowiedniej koncentracji można się pogubić przy tych liczeniach, jeżeli chodzi o grających. Piłka poza karem serwisowym z szansą Magdalena Żurek na atak tego drugiego serwisu przeciwniczki. No nie będzie musiała atakować, bo niestety najgorzej, jak można stracić własne podanie, to zrobiła to Barbara Płazińska podwójnym błędem serwisowym. 3-1 prowadzi Żurek i za chwilę będzie serwowała, by zakończyć pierwszego seta swoim zwycięstwem. To jeszcze oczywiście nie jest takie pewne, bo tutaj widzieliśmy już powroty z 3-1 w dniu wczorajszym z 3-0. Chyba żaden z zawodników jeszcze nie zanotował takiego comebacku w poszczególnym secie, no ale jeszcze wszystko jest możliwe. 3-1. Zdarzały się powroty i zwycięstwa w tiebreakach poszczególnych setów. Tych spotkań było sporo, więc też niełatwo nam to wszystko jest wspamiętać. Trafiła Żurek tym zagraniem, tak spojrzała wymownie na ślad piłki Barbara Płazińska, ale wszystko było w porządku. Piłka trafiła w kort 15-0. No doskonale, ta długa wymiana zakończona efektownym dropshotem w wykonaniu Magdaleny Żurek. Odczuła to, widać teraz wyraźnie na karcie, tą wymianę Barbara Płazińska. Także patrzę na drugą stronę kortu, także widoczne zmęczenie na twarzy Magdaleny Żurek. Zobaczmy raz jeszcze tą akcję tutaj. To było chyba, wydaje się, kluczowe zagranie. No i ta krótsza odpowiedź Barbary Płazińskiej zmuszona niejako do zagrania dropshota Żurek, ale zrobiła to w sposób perfekcyjny. Teraz dłuższe granie z końcowej linii. Postanowiła nieco skrócić tą wymianę Magdalena Żurek. Piłka wygrana i za chwilę będą pierwsze piłki setowe dla zawodniczki z Wrocławia. Trafia Żurek i to jest koniec pierwszej partii, wygrana przez Magdalenę Żurek 4-1.
wracamy do rywalizacji kobiet w grupie B. Polska Liga Tenisa w kategorii kobiet. Magdalena Żurek kontra Barbara Płazińska. Pierwszy set dla Magdaleny 4-1 wygrana. No i rozpoczyna drugą partię od serwisu Barbara Płazińska. Dzisiaj jeszcze przed rywalizacją kobiet od godziny 8 kończono były mecze grupowe w pierwszej lidze. Tam ostatecznie panowie fazę grupową zakończyli. Te mecze przeniesione z dnia wczorajszego, bowiem bardzo późno faza grupowa się zaczęła, a jedna z grup potrzebowała aż 6 spotkań, by wyłonić oczywiście i rozegrać cały komplet spotkań, no ale mamy już wyłonionych ćwierćfinalistów. Te pary już także przez organizatorów są rozpisane, więc Wiktor Portilla del Rio zmierzy się z Pawłem Tchórzem, Matuszakiem. Bardzo ciekawie zapowiadające się to spotkanie. Obydwu panów mieliśmy okazję wczoraj oglądać. No i wydaje się, że faworytem jest Hiszpan mieszkający na co dzień w Sopocie, bankowiec Sopotu. No i on tutaj będzie faworytem, ale Paweł Tchórz, Matuszak także pokazał w kilku akcjach ciekawy tenis. No i to, myślę, będzie dobre, emocjonujące spotkanie. Sławomir Wrzeszczy zmierzy się z Karolem Stypułkowskim. Także, myślę, ciekawa para, która tutaj może rozgrzać publiczność. Krzysztof Stępień kontra Paweł Dąbrzański oraz Paweł Lipka kontra Filip Lamczyk. Tutaj myślę, ta ostatnia para z zdecydowanym faworytem Pawłem Lipką, ale będziemy śledzić tą rywalizację i także zaglądać do pierwszej ligi. Mecz Krzysztofa Stępienia zdaje się, że będzie, jeżeli dobrze pamiętam, na korcie telewizyjnym dzisiaj w trakcie dnia. Druga liga także rozgrywa oczywiście swoje zmagania. Tam jednak jesteśmy nieco niżej o szczebelek w rywalizacji. Jedna 16 nawet rozgrywana, więc tych szczebli mamy jeszcze troszkę do przejścia. W jednej 16 finału. Tam już pierwsze wyniki zaczęły spływać, ale dopiero mamy pierwsze rozstrzygnięcie. Michał Słoka wygrał z Filipem Bojdo 4-1, 4-0. To był pierwszy mecz rozgrywany na jednym z bocznych kortów, ale my do tej rywalizacji będziemy wracać, bo już po tym meczu właśnie mecz pierwszej ligi fazy 1-16 Piotra Makowskiego z Hubertem Błaszczykiem. Piotr Makowski błyskawicznie przeszedł fazę grupową, no i tutaj będzie jednak zdecydowanym faworytem w starciu z Hubertem Błaszczykiem. O, teraz spóźniony ten forehand uderzony przez Magdalenę Żurek. Źle ustawiła się te piłki, taka krótsza, odegrana przez Płazińską. Miała z tym odegraniem problemy zawodniczka z Wrocławia. Dobry serwis, nie poradziła sobie z returnem Żurek. Ważny ten pierwszy gem drugiego seta. Ważny, patrząc oczywiście z perspektywy Płazińskiej, która tutaj po przegraniu dosyć łatwo pierwszej partii musi wrzucić jeszcze resztkę swoich sił, które posiada, Bakuby doprowadzić do trzeciego seta i zapunktować w tym meczu.
Puszcza chwilę na wytarcie z czoła potu. Lecz już odczuwa mocno poziska skutki tego, tylko drugiego w zasadzie meczu w krótkim odstępie czasowym, no bo ten mecz poprzedni także się mocno przedłużył, dlatego taka była przerwa po tym pierwszym błyskawicznym meczu na korcie telewizyjnym. Trzeba było poczekać na zakończenie spotkania z Martą Wiśniewską. A minimalnie teraz nie trafiła Łazińska. No i przegrywa własne podanie na początek drugiego seta. Żurek prowadzi 1-0. Tak, chwila zawahania i moja, i zawodniczek na korcie, bo wydawało się, że to giema, ale panie troszkę podywagowały, jaki jest wynik tego meczu, ale doszły do porozumienia, że 1-0 w meczu w drugim secie prowadzi Magdalena Żurek. Jeszcze nie wspominałem o kategorii plus 60, tam także dzisiaj panowie będą rozgrywali swoje spotkania. Jedna grupa, w zasadzie już te mecze się nam rozpoczęły. Grzegorz Płaziński pokonał Marka Iwaszko w dwóch setach 4-0-4-0, a Marek Dymienicki pokonał Krzysztofa Partykę w trzech setach. Zawodnicy podzielili się punktami. Jeszcze w rywalizacji jest Stanisław Krechowicz, a więc pięciu panów zgłosiło się do rywalizacji. To nowa kategoria debiutująca, a więc w zasadzie pierwszy mecz za zawodnikami. Pierwsze dwa mecze, bo panowie już są po pierwszej kolejce, także dużo grania, cztery mecze. A dla panów powyżej 60 roku życia to będzie naprawdę ciężki i morderczy dzień, więc tutaj przygotowanie fizyczne do tego turnieju, do tej gry z pewnością będzie odgrywało tutaj duże znaczenie. Podwójny błąd serwisowy Żurek. Minimalnie piłka jednak wyrzucona poza plac gry. 0-30, więc tutaj być może rodzi się szansa na odwrócenie jeszcze losów tego seta. Na razie w odwrocie Barbara Płazińska przegrała pierwszego seta, przegrała swoje podanie, no i teraz walczy o to, by szybko straty w drugim secie odrobić. Teraz dobry atak Żurek, nieodpowiednio źle ustawiła tą rakietę, no ale też trzeba przyznać, że była nieco spóźniona do zagrania Barbara Płazińska. A teraz umiejętnie, kapitalnie rozegrała Żurek tą akcję. Nie uderzała tych piłek na pełnej mocy. Bardziej postawiła na technikę, na kąty rozegrania tej piłki, zwłaszcza takie zagrania, gdzie już mocno spóźniona była Płazińska do odegrania. No i męczona była tym zagraniem na backhand. Te odegrania płazińskie były coraz krótsze i wykorzystała to Żurek swoim backhandem po linii. W zasadzie w odkrytą stronę forehandową rywalki zakończyła wymianę. Goni w tym gemie. Po początkowych problemach Magdalena Żurek teraz
przejęła inicjatywę. Przede wszystkim także zaczęła nieco lepiej serwować. To jest widoczne i na korcie, i także ma odzwierciedlenie w wyniku. Piłka poza placem gry, a to oznacza drugiego gema w tym meczu, w tym secie oczywiście drugim dla Magdaleny Żurek, szóstego w całym meczu. Prowadzenie 4-1, 2-0. Teraz mieliśmy teraz właśnie do sobie przy korcie, powiedziała Barbara Poździska, że już nie ma sił, no trudno się dziwić, naprawdę ten warunki tutaj iście tropikalne spotkały tutaj obok na korcie za nami. Są takie korty treningowe, wczoraj zajęcia z dziećmi prowadziła instruktorka, no i w pewnym momencie jak słyszeliśmy, że powiedziała, dzisiaj trenujemy jakbyśmy byli w Miami, no bo naprawdę tutaj jest bardzo mocne słońce, upał doskwiera zawodnikom. 0-15 przy własnym podaniu. Przegrywa Barbara Płazińska. Dobre teraz zagranie krótsze. Mniej siły włożona w to uderzenie, ale bardziej skupiła się na precyzji zagrania Barbara Płazińska i mamy po 15. Brawo, teraz kapitalnie techniczne zagranie z backhandu Płazińskiej, ale wyniszczająca wymiana dla jednej i drugiej pani. Tutaj za grania solidnego z linii końcowej było co niemiara. Do ataku szybciej przeszła Płazińska, wykorzystała przewagę sytuacyjną na korcie i zakończyła dobrym backhandem gra z powietrza. Nie poddaje się, mimo tego, że coraz mniej sił. Walczy Płazińska o jak najlepszy wynik, chociaż sytuacja ciężka, no a gdyby jeszcze nawet w perspektywie miała odwrócić losy tego drugiego seta, to perspektywa gry w trzecim jest bardzo niekorzystna dla Płazińskiej. Oczywiście punkt zdobyty na pewno byłby cennym zdobyczą, ale mogłyby na tym mocno ucierpieć siły. Po 30 to jest taka niezrozumiała trochę decyzja, bo piłka była dobra, a odwróciła się tyłem do wymiany. Płazińska nie myślała chyba, że jest out. Tutaj nawet poszedł komunikat, dlaczego nie grałaś po dobrej piłce, no ale... A to tak to wyglądało. Płazińska w pierwszym meczu, dopiero teraz ten wynik nam się pokazał. Przegrała z Martą Wiśniewską 4-0, 4-0, więc w zasadzie... Ten mecz dla Płazińskiej jest pożegnalny w tym turnieju, jeżeli oczywiście go przegra, no bo nie możemy jeszcze przekreślać szans, no ale tych szans na zwycięstwo w zasadzie jest coraz mniej. I walka o ten jeden set byłaby chyba takim szczytem możliwości zawodniczki z Kołobrzegu.
dobre zagranie. Znowu pogoniona, mówiąc kolokwialnie, po końcowej linii. Barbara Płazińska, mamy 30-40, a więc szansa kolejna na przełamanie. Mówiąc o punkcie honorowym, oczywiście będzie miała 3 punkty za walkover od przeciwniczki, a takim punkcie wywalczoną stricte po walce na korcie. Szansa dla Żurek na prowadzenie 3-0 w drugiej partii. No i będzie to prowadzenie, dobry atak. Mamy pewne prowadzenie 3-0, więc chwilka przerwy za chwilę. No i powracamy chyba już na ostatniego gema tego spotkania. Cztery, jeden, trzy do zera. Patrząc o stronę Magdaleny Żurek, blisko jest wygrania pierwszego meczu w grupie B i w zasadzie zapewnienia sobie awansu do ćwierćfinału, bowiem będzie miała wraz z Martą Wiśniewską po 3 punkty, plus oczywiście trzeba dodać, lub też już są dopisane te punkty za walkover w meczu z Katarzyną Szczęch, która nie przyjechała do Gdyni. No i ten mecz z Martą Wiśniewską o godzinie 12, a więc będzie miała troszkę odpoczynku przed tym meczem Magdalena Żurek, oczywiście zakładając to, że ten mecz z Barbarą Płazińską za chwilę dobiegnie końca, aby odpocząć, zregenerować siły, odpocząć troszkę w cieniu, bo tutaj jest część kortu w cieniu, w zasadzie część kortu tego numer 2, a pozostałe, te, które toczone są na tak, zwanej górze, no bo tu jesteśmy na dole, kort numer 1 oraz kort numer 2, a pozostałe są na górze, tam pełne słońce, istne tropiki, tam gdzie idzie się na górne korty zobaczyć, jak tam rywalizacja przebiega, to naprawdę tam jest dużo, dużo gorzej, jeżeli chodzi o warunki do gry. Płazińska już chyba mocno zrezygnowana, wie, że tego meczu się już nie uda odmienić losów tej rywalizacji. Trafia Magdalena Żurek, no i to jest koniec tej rywalizacji. 4-1, 4-0. Dosyć łatwo Magdalena Żurek wygrała, ale także widać po niej zmęczenie rywalizacji. Miłe pożegnanie pań po tym spotkaniu. 3 punkty na koncie Magdaleny Żurek, w sumie 6. No i walka z Martą Wiśniewską o zwycięstwo w grupie B w trzeciej kolejce meczów grupowych. Barbara Płazińska tego trzeciego meczu już nie rozegra, bowiem dostanie 3 punkty z góry za walkover zawodniczką, która nie pojawiła się w Gdyni. Tutaj będziemy zamykać rywalizację kobiet na tą chwilę, jeżeli chodzi o kort telewizyjny, bowiem jeszcze panie ujrzymy w meczu o godzinie 15 w meczu ćwierćfinałowym. Być może będziemy mieli okazję obserwować właśnie tą, która to spotkanie wygrała, a więc Magdalenę Żurek. Teraz w programie dnia Piotr Makowski, Hubert Błaszczyk, druga liga, 1/16 finału, a więc rywalizacją panów się zajmiemy o godzinie 12, także mecz drugiej ligi
mężczyzn oczywiście mało lepszy zmierzy się z Kalago. Dalsze mecze także widzieliśmy na naszych ekranach. Teraz widzimy mały pomocnik przy Magdalenie Żurek, pomagający posprzątać kort po grze. Sukurs Barbarze Płazińskiej przyszedł jej mąż, który także rywalizuje w kategorii PLT plus 60. Za chwilę postaramy się przeprowadzić rozmowę ze zwyciężczynią tego meczu, a na mecz Piotra Makowskiego z Hubertem Błaszczykiem zapraszam w imieniu Mateusza Orłowskiego. Słyszymy się za chwilę przy wywiadzie.